Dziś pokażę Wam kolejną kształtkę hydrauliczną. Jest to kształtka też wykonana z mosiądzu. Jest to zawór zwrotny. Gdzie stosuje się taki zawór? Na przykład przy pompach ręcznych, które mają zanurzone, są wywiercone, są studnie i w układzie stosuje się taki zawór zwrotny. Po co się go stosuje? Po to, że on powoduje, że nam się woda na odcinku na przykład od pompy do tego zaworu nie cofnie z powrotem do ziemi, bo wtedy ciężko by miała taka pompa pociągnąć. On tu jest wykonany z tworzywa, ten środek, a to z tyłu jeszcze jest dodatkowo, z góry jest dodatkowo sprężynka i ta woda, która jest pomiędzy pompą a tym zaworem, nie powinna nam się nigdy cofnąć. To jest zawór zwrotny. I tu jest pokazana nawet jeszcze strzałka, jak go należy montować. Także wodę pobiera sobie, pompa sobie poradzi, żeby go pociągnąć do góry i wtedy tutaj ma dużo wolnego miejsca, wodę sobie pompuje. Jak przestaje pompa pompować, zawór się cofa i zamyka, że woda nam się nie wycofa. Dziękuję.